Witam, zapraszam na prezentację siodełka Specialized Rivio Sport w rozmiarze 155. Rivio to taka wygodniejsza wersja Bridge'a, o której mówiłem już w moim wcześniejszym filmie. Link do niego znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Łączy je ten sam kształt i skorupa z możliwością zamontowania dodatkowych akcesoriów i uchwytów Specialized Sład. Różni to, że Rivio występuje tylko w jednym rozmiarze 155 i najtańszej odmianie Sport ze zwykłymi stalowymi prętami. Tak jak we wszystkich siodełkach Speca, tak i w nim wykorzystano technologię Body Geometry, czyli specjalne wycięcie poprawiające przepływ krwi. Bardzo gruba wyściółka poziomu 4 sprawia, że Rivio jest dużo większe, ale przy tym też znacznie cięższe niż Bridge z wypełnieniem poziomu 2. Materiał pokrywający siodełko jest w miarę odporny na uszkodzenia, ale radzę uważać, jak i o co opierasz swój rower. Do dużej różnicy wagi przyczynia się nie tylko wielkość, ale też same pręty. W siodełkach Speca mogą być zwykłe stalowe, tak jak tu, wzmacniane i drążone chromo, tytanowe i oczywiście karbonowe. Cena katalogowa Rivio to 145 zł, Bridge z lepszymi prętami to już 320. Oczywiście da się je kupić taniej i ja zachęcam do szukania promocji, gdyż moim zdaniem Spec wycenia swoje części i rowery stanowczo za wysoko. Uważam, że Rivio to dobry wybór dla osób szukających miękkiego, dobrej jakości, sprawdzonego i wygodnego siodełka. W końcu jego pierwowzór jest sprzedawany od lat i cieszy się niezłą reputacją. A jeśli dopiero przymierzasz się do zakupu siodełka i nie wiesz, jak je wybrać, sprawdź moje wcześniejsze filmy, w których pokazywałem nie tylko siodełka Specialized, ale też Ergony, Esculaby i inne. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!